Hej, tu Ania. Znowu witam się w trudnych okolicznościach, bo jestem teraz na Malediwach. A dzisiejszą trudnością jest to, że tak przyzwyczaiłam się do podróżowania solo, że zapomniałam, że na kilka dni dołącza do mnie koleżanka i musiałam poprosić ją o to, żebyśmy się rozdzieliły na chwilę, no bo mamy jeden pokój. Także jestem bardzo wdzięczna Adzie za to, że umożliwia mi nagrywanie tego odcinka. A odcinek jest w sumie takim, który powinien powstać na samym początku tego podcastu, bo porozmawiamy tak sobie luźno, ale myślę, że to jest istotne, o wszystkim, w co wierzę. Jak byłam kiedyś na studiach doktoranckich, to nauczyłam się tego, że bardzo ważne jest, żeby na początku określić, który paradygmat jest Ci bliższy, no bo w pewnym sensie definiuje to Twój sposób myślenia i różne inne rzeczy. I tak sobie pomyślałam, że skoro ja sprzedaję jakieś swoje e-booki, opowiadam o różnych rzeczach, to istotne jest, żeby ludzie wiedzieli, co za tym stoi, w co wierzę, a w co nie wierzę, żeby mogli stwierdzić, czy jest im to bliskie, czy nie. Przede wszystkim wierzę w to, że z każdej sytuacji jest wyjście. To znaczy, jeżeli ktoś chce, to zawsze znajdzie rozwiązanie i nieważne, jaka to jest sytuacja. Są ludzie, którzy szukają problemów i na każde rozwiązanie znajdą problem i powód, dla którego to rozwiązanie jest B. I są ludzie, którzy zawsze znajdą sposób na coś i w każdym problemie zobaczą szansę, wyzwanie i coś, co pokieruje ich do przodu. I ja nie mówię, że na każdy problem zawsze znajdziemy rozwiązanie. Ale zupełnie inaczej się żyje, jeśli go szukamy, niż jeśli uważamy, że nie, tak się nie da. Bo nawet jeżeli nawet aktualny stan nauki mówi, że czegoś się nie da, to nie znaczy, że stan nauki za 10 lat się na przykład nie zmieni i jednak się da. Także było kiedyś takie powiedzenie, podobno Henry Ford powiedział, że gdyby spytał swoich klientów, czego oczekują, to powiedzieliby, że chcą szybszych koni, a nie samochodu. I ja właśnie tak uważam, że czasami patrzymy na pewne problemy przez pryzmat aktualnego stanu wiedzy, tego jak aktualnie wygląda świat, a przecież świat może bardzo mocno się zmienić. I wiele rzeczy, które dzisiaj wydają nam się nierealne, mogą stać się realne za jakiś czas. Myślę na przykład o swojej sytuacji życiowo-finansowej. 10 lat temu nawet nie śniłabym o życiu, jakie wiodę teraz. Ba, gdyby ktoś pokazał mi tak na taśmie, przewijając moje życie do przodu, jak będzie wyglądać, to pierwsze bym mu nie uwierzyła, po drugie znowu bym mu nie uwierzyła, a po trzecie chyba nadal bym nie uwierzyła, bo to wszystko wydaje mi się tak bardzo odległe i nierealne i w ogóle dalekie od tego, jakie moje życie było kiedyś. A nagrywam ten podcast, bo miałam ostatnio taką przedziwną sytuację w autobusie, którym wracałam z takiego słynnego miejsca Ella na Sri Lance. Wracałam autobusem do Matary, jedzie się około 4 godziny, no może troszkę więcej. No i na początku miałam miejsce stojące, potem gdy pojawiło się miejsce siedzące, to ustąpiłam starszej pani, więc siedziałam dosłownie 3 minuty. No i z jakiegoś powodu słyszycie właśnie wezwanie na modlitwę tutaj na Malediwach. Albo i nie słyszycie, bo nie wiem, jak ten mikrofon zbiera dźwięk. Więc to też jest w sumie powiązane z tym, co zaraz powiem. I nie siedziałam w tym autobusie, usiadłam chwilę później i z jakiegoś powodu takie drobne rzeczy, które są absolutną podstawą i banałem, sprawiły, że ustąpiłam starszej pani, że jakieś takie małżeństwo z dzieckiem bardzo się mną zainteresowało i chciało, żebym usiadła koło nich, kiedy koło nich zwolniło się miejsce, bo chcieli ze mną porozmawiać. W ogóle ludzie na Sri Lance są niezwykle rozmowni, mili, kochani, no chyba nigdzie nie spotkałam się z tego rodzaju otwartością. Więc usiadłam koło nich, no bo niegrzecznie w sobie byłoby nie. I porozmawiałam. No i wiecie, jakieś takie banalne pytania. Skąd jestem, co robię, czym się zajmuję w życiu, czy podoba mi się Sri Lanka? Ale nie takie generyczne jak cześć, skąd jesteś, który dzień na Sri Lance, ile dni skończyłaś, w którym hotelu jesteś. Tylko jednak jakaś taka ciekawsza rozmowa. No i po chwili, bo to było tak, że mężczyzna znał angielski, a kobieta nie, zapytał mnie, jakby kobieta zapytała jego, żeby zapytał mnie, jaka religia jest w moim kraju. No i sobie myślę, kurde, tak miło się nam rozmawiało i musimy wejść na ten temat. Bo zapytała, jaka jest religia w moim kraju i w co ja wierzę. Wyglądałam komicznie. Wyglądałam jak Benny z filmu Mumia, który ma amulety wszystkich możliwych religii. Bo tak, na szyi mam kamień księżycowy, który też coś znaczy. I nie ja sobie go wybierałam. Na palcu mam pierścionek z okiem proroka. Mam też bransoletkę z okiem proroka. Obie te rzeczy dostałam. Pierścionek jest już zaś niedziały, ale i tak będę go nosić. Mam też zawiązaną mi w buddyjskiej świątyni bransoletkę, powiedziałabym sznurek pobłogosławiony, który ma działać, dopóki nie przekroczę oceanu. Jak będę za innym oceanem, to to przestanie działać po 7 dniach. Ale dobra, no zawiązali mi to mam. No, w zasadzie to tyle.
No jestem biała i jestem z kraju, z którego można przypuszczać, że jest chrześcijański. Więc powiedziałam, zgodnie z prawdą, taką długą dyplomatyczną odpowiedź, jakbym zdawała maturę, że... I to mi uświadomiło w ogóle, w co ja wierzę, bo nigdy tego tak nie kminiłam, mówiąc innym, że w moim kraju dominuje katolicyzm, ale bliżej mi do chrześcijaństwa niż katolicyzmu. Bardzo szanuję i cenię nauki Jezusa, ale katolicyzm jest mi niezwykle daleki i jakby nie czuję się katoliczką, że uważam, że wszyscy jesteśmy jednością. Wszyscy jesteśmy jednym. I to jest też, co znowu jest bliskie mi z naukami Jezusa, że cokolwiek, nie pamiętam jak to leciało, braciom moim żeście uczynili, mnieście zrobili, czy jakoś tak. W sensie, krzywdzisz innego człowieka, to krzywdzisz siebie, krzywdzisz powiedzmy Jezusa, krzywdzisz wszystko, bo wszyscy jesteśmy jednym. Więc chodzi o to, żeby kochać bliźniego jak siebie samego w miarę możliwości i nie wyrządzać innym krzywdę, bo wyrządzamy ją sobie. W to wierzę, naprawdę w to wierzę i staram się traktować innych tak, jak sama chciałabym być traktowana. Nie powiem, że kocham bliźniego jak siebie samego, bo jestem wciąż na tym etapie, kiedy uczę się kochać siebie. Nie mogę powiedzieć, że kocham siebie w 100%, bo są rzeczy, które we mnie tak irytują i drażnią, że czasami mówię o sobie złe rzeczy, których nie powinnam mówić, ale tak jest. I z tym kochaniem bliźniego swego jak siebie samego nie zawsze mi wychodzi, ale próbuję. I powiedziałam taką długą formułkę, że jakby w to wierzę, bla, bla, bla. Po czym jakby byłam pewna, że atmosfera zgęstnieje, no bo religia to jest zazwyczaj drażliwy temat. Ten koleś klasnął w dłonie takim tonem jak nauczyciel i powiedział very good answer. Po prostu to było tak surrealistycznie śmieszne. Okazało się, że ci ludzie w tym kraju, w którym dominuje buddyzm, mam nadzieję, że nie falnęłam głupoty, bo byłam też na święcie hinduistycznym kilka dni temu, na plantacji herbaty. To jest w ogóle fascynujące, zaraz o tym opowiem. Z jakiegoś powodu byli chrześcijanami, ale jeśli zrozumiałam, to chyba prawosławnymi. I dali mi taki pierścionek w prezencie, że to jest, nie wiem, więc znowu dostałam kolejny amulet, którym jestem obwieszona niczym Benny z Mumii. I to był amulet z krzyżem, więc śmiesznie. I tak sobie myślę, że naprawdę świat byłby piękny, gdybyśmy zamiast się kłócić, wszyscy próbowali być jednością i szanować innych. Aczkolwiek ja mam problem z kulturami, które nie szanują innych, na przykład kobiet, nie? Bo to jest słabe. Więc kochaj bliźniego swego jak siebie samego, ale no kobiety nie są w niczym gorsze od mężczyzn. Myślę sobie też o tym, odnośnie tego, w co wierzę, że my dużo myślimy o takim zawłaszczeniu kulturowym znowu z takiego europocentrycznego punktu widzenia. Bo zakładamy, że turyści sobie tak kochają przywłaszczać cudzą kulturę, chodzą na cudze rytuały. A właśnie jestem ciekawa różnych religii i naprawdę chętnie wysłucham wszystkie opowieści, wszystkie mity, katolickie także. Jestem antyklerykalna bardziej niż antyreligijna. Jakby uważam, że kler jest, szczególnie w Polsce, w Irlandii, w Kanadzie, czymś, co narobiło tyle zła i krzywdy, że ten pośrednik jest absolutnie nikomu niepotrzebny. I to są, nie wiem, ludzie, którzy zawłaszczają sobie coś za pieniądze. Więc ja, ciekawa tych innych wierzeń, ciekawa tego, co wierzą inni ludzie, trafiłam ostatnio na plantację herbaty. I tak się złożyło, że to była niekomercyjna plantacja herbaty. W ogóle polecam Wam, jeśli jesteście na Sri Lance, ankasrilanka.pl. Dziewczyna organizuje świetne rzeczy, takie niekomercyjne, bo poznała lokalsów i jest tam chwilę dłużej niż ja. I właśnie dziękuję Ani za to, że to ona odkryła tę plantację herbaty, która jest niekomercyjna, bo te znane. Albo oferują Ci takie, powiedzmy, przedstawienie, szopkę dla turystów, pokazując im to, co oni chcą zobaczyć. Czyli takie, wiecie, insta-friendly obrazki ludzi zbierających w odpowiednich ubraniach herbatę w ładnym widoczku z ładnym kadrem. Albo są po prostu, nie wiem jak to powiedzieć, jest artykuł Outriders o niewolniczej pracy przy herbacie. I ja bardzo chciałam odwiedzić plantację herbaty, która jest w rękach Lankijczyków, czyli te pieniądze z moich odwiedzin zasilą lankijskie kieszenie, a nie jakiegoś brytola. Postkolonializm, neokolonializm, och, te tematy mnie strasznie triggerują. Znowu, traktuj bliźniego swego jak siebie samego, nie? A nie wyzyskuj go. Nie chciałam też zobaczyć czegoś, co jest nastawione na to, żeby pokazać mi przedstawienie, bo ja nie lubię przedstawień, ja lubię prawdę. No więc trafiłam do prawdziwej plantacji herbaty i okazało się, że akurat ci ludzie mają teraz hinduistyczne święto i w tym głównie buddyjskim kraju właśnie pracownicy na tej plantacji są w 80% hinduistyczni. Więc no, byli w swojej tam świątyni i odprawiali jakieś swoje rytuały. I oni nas zaprosili na to. Po prostu chcieli, żebyśmy to obejrzały. Oni sobie zrobili oczywiście więcej zdjęć z nami niż my z nimi.
obserwowałam to wszystko, dostałam to błogosławieństwo jak każdy turysta, wylądowałam z czerwoną kropką na czole. Ale było to kochane na swój sposób, nie? I to nie jest tak, że ja, mając tą czerwoną kropkę na czole, zawłaszczyłam sobie czyjś rytuał, tylko uczestniczyłam w czyimś obrządku, do którego ten ktoś mnie zaprosił i mi go pokazał z pełnym szacunkiem i otwartością. I to było piękne z obu stron. Ja bym chciała, żebyśmy my wszyscy tak koegzystowali. Więc dla mnie zupełnie kwestią wtórną jest to, jaką kto religię wyznaje. Bardziej to, jakim jest człowiekiem, bo czyny mówią głośniej niż słowa. Jak to mówią, modli się pod figurą diabła ma za skórą. Znam wielu takich ludzi, więc deklaracje o tym, że ktoś mówi, że jest chrześcijaninem, nic dla mnie nie znaczą. Pokaż mi swoje czyny. Pokaż mi, że jesteś chrześcijaninem. Pokaż mi, że kochasz bliźniego swego. Inaczej to jest zwykłe pierdolenie, a ja mam alergię na pierdolenie. I z drugiej strony, coś, co może być wielu trudno zrozumieć, bo mam alergię na pierdolenie, ale wierzę w afirmacje. I teraz tak, to wszystko się łączy z tym, co mówię i w co wierzę. Dlatego myślę, że ten odcinek jest ważny, bo może sprawi, że, nie wiem, przestaniecie chcieć słuchać to, co mówię, bo stwierdzicie, że mamy inne fundamenty naszych poglądów. Albo to się kłóci z waszymi poglądami. Albo wprost przeciwnie, stwierdzicie, że rezonujemy ze sobą. Więc ja uważam, że tak jak powiedziałam, wszyscy jesteśmy jednym i wszyscy jesteśmy jednością, ale jesteśmy też okruchem w skali wszechświata. Więc rzeczy, które nam wydają się nierealne, jak na przykład mi kiedyś, że będę miała własne mieszkanie przed 30 zamiast kredytu na 30 lat, albo że będę podróżować po całym świecie, wydawały się koszmarnie nierealne. Ale z punktu widzenia wszechświata to jest nic, to jest jak pstryknięcie. Ja też wierzę, że jest dużo więcej niż jesteśmy w stanie objąć rozumem. I mam alergię na takie kurczowe trzymanie się wyłącznie nauki. I to jest punkt triggerujący, bo mamy teraz taki ostry trend, że albo na coś masz artykuły naukowe, albo to coś w ogóle nie ma sensu i nie istnieje. No, według takiego rozumowania to ja 20 lat temu nie byłam dzieckiem ze spektrum autyzmu, bo były inne kryteria diagnozowania dziewcząt z autyzmem i nikt tego nie robił. I co nauka wtedy tak mówiła, i to znaczy, że autyzm nie istniał? Jakby, że mój autyzm pojawił się, autyzm, który jest wrodzony, pojawił się później? No nie. To znaczy, że po prostu nauka była w błędzie. I ja daję sobie ogromny margines na to, że metody, techniki naukowe, techniki badawcze, to wszystko się pozmienia. Więc to, że my na dzisiaj nie jesteśmy w stanie objąć czegoś rozumem, nie znaczy, że to nie istnieje. Bo ja uważam, że istnieje dużo więcej, niż my w chwili obecnej tym rozumem objąć potrafimy. Kiedyś nie istniały bakterie, bo jakby nauka ich nie znała. Nic, co nie jest nazwane, w pewnym sensie nie istnieje. Kiedyś w nauce nie istniały wirusy. Kiedyś w nauce nie istniały inne planety, inne galaktyki. Czy to znaczy, że ich nie było? Kiedyś zapytałam na Instagramie o takie doświadczenia, których nie da się w żaden sposób wytłumaczyć, a się wam przydarzyły. I mnóstwo ludzi miało doświadczenie, że śniło im się ktoś, kto umarł w tę noc, w którą umarł. Albo poczuli jakieś ukłucie w żołądku, żeby czegoś nie robić i nie zrobili tego. Nie wiem, pojechali kawałek dalej, skręcili, a chwilę później tam spadło drzewo i kogoś zabiło. Albo po prostu spadło. I dużo mieliście takich doświadczeń. I co, i my wszyscy sobie to uroiliśmy? Czy może otworzymy się na to, że jest coś więcej? Bo ja uważam, że jest coś więcej. I jeżeli ktoś, na przykład chodzi do kościoła i wierzy sobie to, co głosi kościół, ma problem z tym, że ja wierzę w afirmacje, no to sorry, ale to jest jego błąd logiczny, bo jakby zakłada, że jego wiara jest lepsza od mojej, a ja nie zakładam, że czekolwiek jest lepsza od innej. I ludzie sobie też noszą wiele amuletów, te słoniki na szczęście, czerwoną bieliznę, jakieś przesądy, a mają problem z tym, że inni wierzą w afirmacje. Ja w nie wierzę, bo zmieniły moje życie. Jestem pewna, że to jest kwestia afirmacji, mindsetu, a nie innych rzeczy. Więc jest taka świetna książka, którą polecam absolutnie każdemu. Nazywa się Flatlandia, opowieść o wielu wymiarach. I to jest taka nowela Edwina Abbotta, matematyka, która ma bardzo wiele warstw. Z jednej strony opowiada o świecie matematycznym, z drugiej strony jest krytyką angielskiego społeczeństwa, z trzeciej strony opowiada o wielu wymiarach. I Flatlandia, czyli kraina płaszczaków, to taka płaska kraina dwóch wymiarów, w której są kwadraty, prostokąty, trójkąty. I pewnego dnia w tym dwuwymiarowym świecie, w którym jest tylko szerokość i wysokość, pojawia się kula. Kula, która ma więcej wymiarów. Jak kwadrat, który ma dwa wymiary, jest w stanie objąć rozumem, swoimi zmysłami, swoim postrzeganiem, że jest kula, która ma więcej wymiarów, on tego nie widzi. Ta książka może być dla wielu trudna dla zrozumienia. Na YouTubie znajdziecie animacje, które przedstawiają, w jaki sposób płaska figura mogłaby zobaczyć coś trzywymiarowego. A opowieść cała jest o 10 wymiarach. I ta książka pewnego razu, kiedy ją przeczytałam, otworzyła mi głowę,
I myślę, że to jest króciutka nowela, którą ja przeczytałam no z 20 razy minimum. I ta książka jest jedną z podwalin mojego myślenia, tak ogólnie o świecie. Bo ja wierzę także, jeżeli ktoś uzna, że to jest łuł, to śmiało może zamknąć ten podcast, nie? Nie mam z tym problemu. Ja wierzę, że jest bardzo wiele rzeczywistości. I my czasami między tymi rzeczywistościami przeskakujemy. Czyli ja uważam, że generalnie to się rozwidla z każdą naszą najmniejszą decyzją. Więc to jest nieskończone, ten wszechświat i ogrom możliwości. Czasami przeskakujemy między tymi rzeczywistościami. Więc moja cała wiara jest stworzona po to w mojej głowie, żebym ja przetrwała rzeczywistość taką, jaka jest. Bo gdybym nie miała tej wiary, to na przykład nie przetrwałabym depresji. Już dawno by mnie nie było na tym świecie, bo nie byłoby po co. A jeżeli mam taką myśl, że mogę, nie wiem, coś się może zmienić i wyląduję w innej rzeczywistości, w której jakieś tam decyzje potoczyły się inaczej, to jest mi dużo lżej. Bo ja sobie wyafirmowałam tyle rzeczy, zmanifestowały mi się takie wspaniałe rzeczy, że nawet nie umiem tego opisać. No i żeby to rozwinąć może i tak wyjaśnić, to ja uważam, że to nie jest tak, że my sobie będziemy powtarzać, że jestem zwycięzcą albo zarobię $1 000 000 i to się nagle pojawi. Bo my nie dostajemy, według tego, w co ja wierzę, tego, co afirmujemy, tylko to, w co głęboko wierzymy, że na to zasługujemy. I dopóki nie uwierzę, że na coś zasługuję, ale nie chodzi o to, żebym mówiła, że na coś zasługuję, tylko żebym naprawdę w to wierzyła, to mi się nie zmaterializuje. Bo jeżeli ktoś, ja uważam, że w ogóle każda nasza myśl jest afirmacją, od tego zacznijmy. Więc jeżeli cały twój taki wewnętrzny monolog, ta rozmowa z samym sobą, powiedzmy dialog, jest o tym, że jesteś beznadziejna, jesteś głupia, nie dasz sobie rady, nie zasługujesz na miłość, wszyscy fajni faceci nie istnieją już, albo są zajęci, albo wszyscy faceci są do dupy i przez 5 minut dziennie sobie afirmujesz albo piszesz w zeszycie, że chcesz poznać idealnego partnera, bla bla bla, to tak naprawdę przez większość dnia afirmowałaś, ale negatywne rzeczy. I jakim cudem ten pozytywny głos ma się przebić? Jest taka rada, którą ja polecam każdemu, że aby zagłuszyć swoje negatywne myśli, nie jesteśmy w stanie myśleć dwóch przeciwnych rzeczy jednocześnie. Więc, jeżeli pojawia się przykra, nieprzyjemna myśl, to jest na to sposób. Powtarzać sobie głośno albo śpiewać pozytywną myśl. Miłą. Zagłuszyć tamtą. Na razie nie musisz sobie wymawiać jakichś zajebistych rzeczy, jeżeli to jest trudne i wywołuje u Ciebie dysonans, bo ja jestem za tym, żeby stopniowo rozszerzać ten sposób myślenia o sobie dobrze i sprawiać, żebyśmy myśleli chociaż o sobie dobrze przez większą część dnia niż myślimy do tej pory. Czyli zamiast tych 5 minut, próbuj myśleć o sobie przez 10 minut dobrze. Albo nie myśleć o sobie źle przez te 30 minut, przez które myślisz zazwyczaj o sobie źle. Czyli spróbuj zagłuszyć to, śpiewając sobie coś. Albo mówiąc sobie coś miłego. Myślisz coś głupiego? Powtarzaj sobie na głos, jestem zajebista. Albo powtarzaj sobie coś neutralnego. To naprawdę pomaga. Więc wiecie już, że wierzę w afirmacje, wiecie już, że praktykuję to cały czas, wiecie, że wierzę w to, że jest nieskończenie wiele rzeczywistości równoległych i że jesteśmy wszyscy jednością. Czyli myślę, że w tym momencie wiecie o mnie bardzo dużo. To jeszcze na koniec taka mała anegdota, którą przeczytałam w książce Neville'a Goddarda, ale absolutnie wymyślam przykład, bo nie pamiętam jaki był. Więc powiedzmy, że pewna kobieta stwierdziła, że będzie sobie afirmować, żeby udowodnić, że afirmacje działają, że wygra $1 000 000. I ona cały czas sobie powtarzała, wygra $1 000 000, wygra $1 000 000, no i nie wygrała tego $1 000 000, po czym klasnęła w ręce i powiedziała, ha, wiedziałam, że afirmacje nie działają. No i teraz pytanie, czy bardzo głęboko wierząc, że coś nie działa, ale robiąc coś sprzecznego z tym, w co wierzymy, czyli mówiąc coś innego niż myślimy, tak naprawdę afirmujemy? Bo moim zdaniem nie. Moim zdaniem afirmowanie jest wtedy, kiedy nasze głębokie przekonania się manifestują, a nie nasze myśli takie. To jest takie gadanie. Jak ten chłopak, który pierdoli ci, że nieba ci przychyli, zrobi dla ciebie to tamto, zabierze cię gdzieś tam i nigdzie cię nie zabiera. Czyny mówią głośniej niż słowa. I w tym przypadku nasze przekonania i nasze głębokie wierzenia mówią więcej niż to, co mówimy. Właśnie dlatego nagrałam odcinek tego podcastu, żebyście wiedzieli nie to, co ja mówię i to, co jest tam gdzieś na wierzchu, tylko w co naprawdę głęboko wierzę, bo nie wiem, czy to jest spójne z tym, w co wy wierzycie. Ja nie mam problemu z wiarą w absolutnie nic, o ile nikt mi jej nie narzuca. I ja afirmacji nikomu nie narzucam. Nikomu nie narzucam myślenia, że jest wiele alternatywnych rzeczywistości. I chciałabym, żeby nikt mi prawem, przemocą, presją społeczną nie próbował narzucać swoich wierzeń. I żebyśmy żyli w zgodzie.
bo wszystko, co czynicie innym, czynicie sobie, w ogóle całemu światu. To zabrzmiałam teraz jak ksiądz i kaznodzieja, ale miałam ochotę się tym podzielić i dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka.